pracownia zamknięta. Niewesoły widok. Muszę się jakoś wślizgnąć, bez ściągania na siebie uwagi. Halo? Rany, ile tu kurzu. Dawno nikogo tu nie było. Podręczniki akademickie Rika. Chodził na zajęcia wieczorowe, żeby móc zajmować się pracownią. Był nieugięty. Pracownia od 3 pokoleń należy do Masonów. Po śmierci rodziców Rik chciał ją sprzedać. To chyba Fingo od tego odwiodła. Ktoś nie wyłączył świateł. Jakieś leki. Lek stosowany w przypadku obumierania szpiku. Czyj on jest? Identyfikator Roxon Ella Sterling ze zdjęciem Finn. Dawniej nie było tu cegieł. Dobra, to jest tajny pokój. Rik nigdzie się bez nich nie ruszał. Skąd się tu wzięły? Plik wideo sprzed 6 miesięcy. Transfer testowy... Choruje połowa moich ludzi. Krieger... Udaję, że to nie Nuform. Zróbmy to dzisiaj. Pozwól. Jesteśmy gotowi? Musimy być. Już ruszyli w Harlemie dzisiaj. Przed czasem. Zatruwanie miasta dla kasy. Ciągle chodzą na skróty. Ignorują raporty bezpieczeństwa. Nie mogą zniszczyć mojej pracy, Finn. Okej. Zniszczymy rdzeń i usuniemy wszystkie dane. Na pewno nie mogą po prostu wytworzyć tego więcej? Nie. Nie, jeśli załatwimy też zapasy rezerwowe w Jersey. A beze mnie nie będą mieć pojęcia, jak Nuform działa. Projekt zwyczajnie upadnie. Nagram nas. Coś pójdzie nie tak? Plik trafi prosto do biogu. Świetnie. Bierzemy się do dzieła. Pewnie. Jeszcze jeden plik. Oh, cholera. Nic się nie przesłało. Może telefon się zepsuł? Ten dzień nie może pójść na marne.
pójdzie, Rick. Chcieli zatrzymać projekt związany z Nuformem. Ale coś poszło nie tak. Tu był ostatnio włączony jej telefon. Gdybym go namierzył... Dalej, dalej! Zniknij, zniknij! No dobra. Tu jest! Nie może uciec! Zniknął! Umie znikać? Wziąłem i zniknąłem, więc się przerazili. Uciszę ich, jak już się uspokoją. Nie dasz nam... Nie dajcie mu się zbliżyć do kopa! Pewnie włączyłem cichy alarm albo coś. Czas nas jest. Masz tę ładowarkę? Ktoś widzi Shayna? Zajrzyjcie do niego. Idę to sprawdzić. Ej, co? Jak on to zrobił? Powiedziałam, że on zaczął.
aż tak niewinnie. Nie masz pojęcia, z kim zabierasz! Wracam do komputera. Jeśli znajdę jej telefon, może zrozumiem, co się stało z Rickiem i czemu Finn to teraz Tinkerer. Jest! Mam namiary! Powinienem zadzwonić do Gankiego. Hej, znalazłeś coś w pracowni? Tak. Wiem, dlaczego to wszystko robi. Coś się stało jej bratu. Coś złego. O, rany. Rick pracował dla Roxxon. Kierował pracami nad Nuformem. Wow. Wygląda na to, że zachorował przez Nuform. Simon Krieger powtarza, że jest bezpieczny. Kłamie. Finn i jej brat próbowali wyłączyć prototypowy reaktor. Zatrzymać pracę nad nim. Co się stało? Nie wiem. Jeszcze. Finn wszystko nagrała na telefonie, ale zgubiła go w laboratorium. Właśnie lecę go znaleźć. Słuchaj, dzwoń, jak tylko będziesz czegoś potrzebować. Jasne. Złodzieje napadają na firmy w Harlemie. Może to ci, którzy okradli Teo? Cześć, Spider-Manie. Jestem Caleb. Miło się poznać. Widziałem twój mural u Teo. A, to był ten drugi. Ale jestem do usług. Ostatnio wszystkim firmom w okolicy skradziono zapasy. Papier, apteczki, środki do dezynfekcji. Działamy lokalnie. Nie podniesiemy się po czymś takim. Zgłaszałeś to? Pewnie, ale nikt nie bierze nas na poważnie. Kamila prowadzi po sąsiedzku restaurację. Postanowiła działać i pojechała do centrum wysyłkowego, które nas zaopatruje. Spotkam się z nią, może się przydam. Dzięki, Spider-Manie. Dobrze, że ktoś nas strzeże. Na ulicy handlowej Harlemu. Czyste cięcia Caleba i pana Fuerte. Uwielbiam pana Fuerte. Próbowałeś arepas? Najpierw superbohaterstwo, potem jedzenie. Takie są zasady. Racja, racja. To jaki jest plan? Znaleźć skradzione rzeczy, ustalić, kto za tym stoi, czy to się łączy z gośćmi, którzy obrabowali sklep Teo. Brzmi dobrze. Będę w pogotowiu, gdybyś potrzebował jakiejkolwiek pomocy. Które zaopatruje Caleba. Gliny? Co jest grane? Zdaniem świadka byli więźniowie wsadzili do bagażnika kłócącą się z nimi kobietę. Wiemy, kim jest? Dzięki kamerze Oscorp. Kamila Vasquez, właścicielka pana Fuerte w Harlemie. O rany. Porwali Kamilę. Muszę jej poszukać. Ale glinom się to nie spodoba. Może jeśli przyjrzę się poszlakom...
Kobieta stawiała opór. Muszę ustalić, gdzie ją zabrali. Paragon z parkingu. Chinatown. Hej, ale gdzie w Chinatown? Jakiegoś czasu nie widziałem drugiego Spidermana. Może emerytura? Zostawił na Nowy Jork rękę dzieciaka? Ten gość przeszkadza. Wyjdź z rękami w górze! Tak, teraz mogę się temu przyjrzeć. Kurtka z warsztatu samochodowego Davida. Ktoś ją upuścił, zanim odjechał. Hej, wiesz, gdzie znajdę warsztat samochodowy Davida? Na Manhattanie jest ich 12. A w Chinatown? Jest. Wysyłam ci adres. Komunikat z Chinatown. Widziano kobietę pasującą do opisu naszej ofiary. Ruchy! Hej, Spider-Man. Wiesz coś o naszych zapasach? Tak! Ci złodzieje! Myślę, że Kamila przyłapała ich na kradzieży. Porwali ją! Co? Na pewno? Tak. Postaram się jej pomóc. Całe szczęście, że się zjawiłeś, Spider-Man. Dziękuję. Trzymaj się! Uciekają mi! Szybciej! Ruchy, ruchy! Wytrzymaj, Kamila! Trzymaj się, Kamila! Kamila! Jesteś cała? Pomocy! Proszę! Otworzyć bagażnik. Pomóż mi! Wszystko dobrze? Spider-Manie, ja nie myślałam, że... Ale ci ludzie... Już w porządku. Jest bezpiecznie. Tych zbirów ktoś wynajął, by kradli nasze zapasy, żebyśmy splajtowali. Trzymają nasze towary w dokach przy FDR, niedaleko mostu. Odzyskam je. Pomóc w czymś jeszcze? Nie, wezmę taksówkę. Gracias. Uratowałeś mi życie.
drobny upominek od Undergroundu dla mnie. Ganki! Kamila jest cała! Przyłapała tych drani na kradzieży zapasów! Ktoś ich do tego wynajął! O, właśnie! Trochę pogrzebałem! Ktoś złożył anonimowy wniosek o wywłaszczenie i zamknięcie nieruchomości w okolicy Kamili i Kejleba. To musi być sponsor naszych złodziejaszków. Chce zająć ten teren? Zdecydowanie. Ja z kolei złożyłem wniosek o zbadanie historii tego niedoszłego kupca. Stary, jesteś geniuszem. Lecę do doków, żeby odzyskać zapasy. Odezwę się. Wszędzie kontenery. Gdzie ukryli zapasy? Oni muszą wiedzieć. Podsłucham ich i dowiem się, co otworzyć. Nie mogą mnie widzieć. Ciekawe, co powstanie na tej ziemi. Może mieszkania, biura. Będzie stąd dealował? Pewnie tak. To łatwa kasa. Nie w mojej okolicy. Słyszę stąd, co mówią. Nie wiem, czy będę dla niego pracował, jak zacznie działać w Harlemie. Dlaczego nie? Przecież sypie kasą. Nie podobają mi się niektóre jego plany. Prochy, okej. Przekręty, spoko. Ale zabijanie... Od kiedy to jesteś taki święty? Trzeba mieć jakieś granice. Nie tego szukam. Co zamierzasz zrobić z tym szajsem? Nożyczki fryzjerskie, serwetniki... Wywalimy to. Jak chcesz, możesz już zacząć. Zielona skrzynia z białą gwiazdą. Okej. Teraz się nimi zajmę. Masz dziś niefat. Wybacz. Myślisz, że się ciebie boję, Spider-Manie? Mylisz się! Też tak słyszeliście?
się nie stanie! Czas nas jest. Zajmij się sobą, Spider-Manie! Jak coś słyszeliście? Nieważne, nikogo tu nie ma. Kolejny punkt dla Spider-Mana. Co to nie do globu, czy co? Pomogę ci ty! Hej! Lobal dorwał kolejnego z nas! Pokaż się i walcz! Jak pająk z mężczyzną! Uważaj na pająki. Trzeba być szybszy. W końcu wyjdziesz, pająku! Punkt dla Harlemu. Drużyna tajemniczego szefa poniosła porażkę. Teraz zapasy. Zielona skrzynia, biała gwiazda. Zielona skrzynia, biała gwiazda. To ta skrzynia. Muszę ją otworzyć. Jest zastawiona. Może ten dźwig? Zablokuję koło. Jest. Teraz muszę wyjąć zapasy ze skrzyni. Spider-Man, trać go! Serio? Kolejni? Nie podoba mi się to! Przedeśćcie, młody! Dziś miało mnie tu w ogóle nie być! To się nie może powtórzyć! Nie podoba mi się to! Dał wam wyrzutnie rakiet? Gość ma gest! Nie wtryniaj tu nosa, panie cupie! W końcu wyjdziesz, pajęczaku! Nie pozwolę wam pozbawić ludzi dorobku życia! Dlaczego zamykacie salon fryzjerski? Jest potrzebny! Chyba nie zagrzejecie miejsca w Harlemie! Nie dajcie mu stąd usiąść! Gdzie jesteś? Wiedziałem, że cię. Masz dziś nie fa... Bingo! Skradzione zapasy. Hej, Caleb. Znalazłem zapasy. Wyślij do doków ciężarówki. Pomogę wam. Mieliśmy już ogłaszać bankructwo i zwijać interes. Dzięki tobie znów stajemy na nogi.
Dzięki. Ogromne dzięki, stary. Wpadaj, jak będziesz chciał się obciąć. Nic nie płacisz. Maska nie będzie przeszkadzać? Coś się wymyśli. Właśnie, musisz też dużo jeść, bo jeszcze dorastasz. Zaglądaj do pana Fuerte. Przygotujemy ci coś pysznego. Zgoda? Nie musicie się odwdzięczać. Wszyscy w okolicy się zgadzają. Naprawdę nam pomogłeś, Spider-Manie. Spisałeś się, Spider-Manie. Z twoją pomocą. Wiesz coś o tym szefie? Pracuję właśnie nad listą kandydatów. Na razie mam na niej Vulture'a, Skorpiona i Tombstone'a. Elektro raczej nie wyciąłby takiego numeru. Sporo szych! Ale poradzimy sobie! Nie chcę go w naszej dzielnicy! O, po raz pierwszy powiedziałeś naszej! Dziwnie to brzmi! Za późno!